Siema, lecimy dalej z Heroes i Jam. Jak widzicie, jest timer na ekranie. Także dzisiaj w planach zabić 20 bossów, 20 guragów na Helu 1C. Zobaczyć, ile mi to zajmie czasu, a ile na tym zarobię. No i następnie będziemy sprawdzać to samo, tylko że na Helu 5C. No i wtedy zobaczymy, na jakim poziomie bardziej opłaca się grindować tego guraga. Czy Hel 1, czy Hel 5. Oczywiście timer będzie leciał. Wiadomo, że tutaj na King's Garden to znalezienie tego portalu do dungeonu na bossa no będzie się różniło. Raz znajdę w 5 sekund, raz w 30. Ale to mniej więcej po 20 razach powinno się wyrównać. No i zobaczymy, ile finalnie zajmie mi jej zrobienie 20 bossów na Helu 1 i później 20 bossów na Helu 5 i ile na tym zarobię. Także co? Lecimy, odpalam timer i let's go. A i żeby nie było, ekwipunek mam cały pusty, także jeszcze sobie podliczymy itemy, które dropną, czy tam klucze po drodze. Bo tutaj po drodze na bosika zawsze tam kilka paków mobków zabije. No i to wszystko sobie podliczymy i zobaczymy, jak na tym wyjdę. Także pierwszy bosik, uwaga. Pierwszy bosik i nie ma soula. Drugi bosik pada już i... I znowu brak soula. Trzeci boss. I poleciał pierwszy soul. Czyli na trzy bossy, jeden soul na razie. Czwarty bosik. I tym razem bez soula. O, runka Lem poleciała. Będzie trzeba też zobaczyć, ile ona jest warta później. No i podliczyć to do całego profitu. Piąty bosik i... I brak soula. Jeden soul na pięć bossów. Dobra, padł szósty bosik. I poleciał soul. Także na razie dwa soule na 6 bossów. Siódmy bosik. I tym razem nie ma soula. Ósmy bosik. I znowu nic. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. No, jeszcze levelek wbiłem. 44 hero level. I lecimy do bosika. Teraz chyba będzie dziewiąty, nie? Żebym się kurde nie pomylił. Najwyżej mnie poprawicie w komentarzu. Ale chyba dziewiąty teraz. Także dziewiąty bosik. I nic. Dziesiąty boss. Ty, znowu nic. Na 10 bossów. Dwa soule. To wygląda mega słabo. Jak mam być szczery, myślałem, że będzie lepiej. 11 bosik. I znowu brak soula. Kurde, no już jesteśmy na półmetku. I nie chcę nic lecieć. Niedobrze to wygląda, niedobrze. Myślę, że koniec końców tak z 3 minuty będzie można odjąć na szukanie drogi. Bo czasami takie unlucky mapy mi się respią, że przebiegnę pół mapy. A przejście i tak jest koniec końców na drugiej stronie mapy, nie? O tak, tutaj. Pół mapy przebiegłem, a i tak jeszcze na dół muszę z powrotem lecieć. Bo przejście jest na dole. Więc myślę, że tak z 3 minuty będzie można odjąć do tego czasu. 12 bosik i... Jest soul. Czyli mamy 12 bossów i 3 soule. No zobaczymy. Wyjdzie, myślę, że jakieś pół godzinki. Tylko pytanie, jaki zarobek z tego, nie? Dobra, 13 bosik. Oha, bez soula, ale jakiś shitowy satanik. Dobra, 14 bosik. Jeżeli się nie pomyliłem. I nic. Także jeszcze kilka bosików i zobaczymy. 15 bosik. I znowu bez soula. Także kurde, 15 bossów.
I chyba trzy soule, tak? Tak. Czyli wychodzi jeden soul na pięć bossów, póki co. No tak, kurde, średnio. Dobra, 16 boss. I znowu bez soula. Czyli ile jeszcze? 4 bossy. 4 bossy, a soule nie lecą. No. A już 22 minuty. Czyli... Co, jak w pół godziny zrobię 20 bossów i zarobię 300k? Chyba taki średni zarobek, co? Patrząc na to, że na Stanik Zone może polecieć jakiś Angelic Key albo coś, który jest warty 700k. No to już chyba preferencja kto co woli farmić, nie? Tylko, że Stanik Zone mają ten plus. No, że tam dużo więcej expa leci niż tutaj. No, bo tutaj prawie w ogóle nie ma expa, nie? Na Helu jedynce jest dużo mniej. Dobra, 17 bosik. I nic. Dawaj, nexta. Dobra, 18 boss. Kurde, nic nie leci, ty, co jest? Dwa bossy jeszcze. Dobra, 19 bosik. I znowu nic? No dobra, ostatni boss. Jak na tym bossie teraz poleci, to wyjdzie średnia jeden soul na 5 bossów. Na Helu jedynce. A w następnym materiale sobie sprawdzimy, jak to będzie wyglądać na Helu piątce, nie? Tylko no, na Helu piątce dużo dłużej będę to robił. Bo... Tutaj ile? Razem z drogą, jak się trafi jakaś unlucky droga i razem z bossem, to będzie nie wiem ile, maksymalnie do 2 minut może. A tam no to jednak myślę, że 7-8 minut. Tym bardziej z moim buildem, który jest słaby na single target. No zobaczymy, no bijemy ostatniego bossika. 20 boss. Jeżeli się nie pomyli, jak się pomylę tam jeden, to nic się nie stanie. A zaraz zobaczymy. Dwa sobole poleciały. Kurde, no i jak to podliczyć? No i wyszło 5 souli na 20 bossów. Myślę, że nawet do 5 minut możemy dać czas na minus, jeżeli chodzi o szukanie drogi. Bo czasami miałem serio, pół mapy obleciałem. Jeszcze na końcu musiałem się cofać, żeby tego TPK znaleźć. Więc powiedzmy, że 22 minuty. Zaokrąglimy to do 20 minut. 20 minut. 5 souli. I to jest... Zobaczmy, ile to jest. Soul. Górak Soul. 110k. Czyli mamy 550k. W 20 minut. Mniej więcej, wiadomo. To wychodzi nam... 1,5k na godzinę. Pytanie, czy farmiąc Satanic Zone'a jestem w stanie w jakiś sposób wyciągnąć tyle. Aha, czekajcie, bo jeszcze runy poleciały. Tak, tak, tak. Poleciały dwa umy i chyba lem na początku, ale nie jestem pewny. Także zobaczmy umy. Dwa umy to jest 260k. Tu mamy 1 800 000 i z jeden lem. No lemy akurat nic nie jest warty. No powiedzmy, że 1 800 000 w około 20 minut. Czy to źle, czy dobrze? Nie wiem. Sprawdzimy to następnym razem na Helu piątce. Jak tam pójdzie. Tylko, że tak jak mówię, no dodatkowo na Helu piątce będzie to,
że będzie więcej expa za mobki, nie? No. A poleciały jeszcze jakieś itemki, no ale tego nawet mi się nie chce sprawdzać, bo te itemy prawdopodobnie nic nie są warte. No i co? Tyle.